Oj, la sowiatka jose, jak kropelka rosy. Czerwonom na gębie i czornemom włosy. Czerwonom na gębie i czornemom włosy. Ej, miską wedle lasa, przy zielonym drzewie. Zejola sowiecka, poznać to po gębie. Zejola sowiecka, poznać to po gębie. Ej, la sowiecka jose, pedom dwoma jak ze. Mój tatuś, matusia, la sowioki także. Mój tatuś, matusia, la sowioki także. Serdecznie witamy wszystkich na konferencji poświęconej twórczości, dorobkowi artystki i twórczyni Marii Kozłowej. Konferencja nosi tytuł Wzory lasowiackie według Marii Kozłowej, twórczyni i jej spuścizna. Celem konferencji jest popularyzacja dzieła, jakie zostawiła nam Maria Kozłowa, bo od wielu lat, od dekad właściwie, wzorujemy się na niej, inspirujemy się nią, przetwarzamy, tworzymy nowe rzeczy. Serdecznie dziękujemy za tak liczne zainteresowanie. To jest dowód na to, jak bardzo jest to ważna konferencja, jak temat dzisiaj jest potrzebny, jak potrzeba dyskusji jeszcze nad nim i myślę, że dzisiejsza konferencja przyniesie też jeszcze kilka refleksji, kilka takich pomysłów i kontynuacji i dalszego działania wokół twórczości Marii Kozłowej, ale także wokół przede wszystkim dziedzictwa kultury ludowej lasowiaków. Obecny rok jest rokiem takim wyjątkowym, jeśli chodzi o obchodzone przez nas jubileusze. Minęło 25 lat od śmierci Marii Kozłowej. To jest kolejna inicjatywa związana właśnie z tą rocznicą, ponieważ wiosną tego roku otwarliśmy wspaniałą wystawę, która w sposób syntetyczny pokazuje wszelkie pola działalności tej wszechstronnej artystki. Nosi tytuł Twórczyni i jej spuścizna. I otworzy nam konferencję dzisiaj nie kto inny, jak pani Dorota Kozioł. Nie jest to oczywiście przypadek, bo nikt nie wie tyle o Marii Kozłowej, jak pani Dorota Kozioł właśnie, jej córka. Prelekcja pani Doroty Kozioł nosi tytuł Wzory lasowiackie Marii Kozłowej. Proszę państwa, moja mama, Maria Kozłowa, urodziła się i wychowała w takim domu, gdzie ludowe tradycje, obrzędy, zwyczaje były kontynuowane od wielu pokoleń, gdzie na co dzień dostrzegało się piękno ukryte w lasowiackiej kulturze i sztuce. Nic więc dziwnego, że ta kultura była dla niej niczym powietrze, którym oddychała i bez którego nie potrafiła żyć. Pozostawiła ogromny dorobek w wielu dziedzinach, także i w dziedzinie zdobnictwa ludowego. Najbardziej kochała malarstwo i haft. Pierwszą jej nauczycielką, mistrzynią była jej mama Wiktoria. Razem upiększały wnętrze izby rodzinnego domu. To właśnie od swojej mamy nauczyła się malować kilimki, makatki, wykonywać różne ozdoby do przystrajania wnętrza. Mama zajmowała się także haftem. Pierwsze kroki w tej dziedzinie również stawiała pod okiem mojej babci, czyli swojej mamy Wiktorii.
Babcia była we wsi najbardziej znaną i cenioną hafciarką. Kobiety zamawiały u niej haftowane zapaski, poszewki na paradne poduszki, haftowały bluzki, chusty i różne inne rzeczy. Te lekcje były bardzo pomocne dla mojej mamy w okresie, kiedy nie tylko wykonywała te wszystkie rzeczy dla siebie i innych, ale też zaczęła popularyzować to dziedzictwo kulturowe. Malarstwa i haftu chętnie uczyła wiejskie dziewczyny. Przychodziły dzieci, przychodziły młode dziewczyny, przychodziły też i starsze kobiety, które chciały się tego wszystkiego nauczyć, a potem ozdabiały swój dom, bo każda chciała mieć w tym domu jak najpiękniej. Założyła też zespół malarek w Machowie. To było kilkanaście kobiet w tym zespole i one uczestniczyły w różnych konkursach organizowanych przez najczęściej muzeum w Rzeszowie, w Kolbuszowej i w ten sposób popularyzowały to dziedzictwo lasowiackie. Od najmłodszych lat obserwowałam to wszystko, co mama robiła i uczestniczyłam w tych wszystkich poczynaniach mojej mamy. Nie mogło być inaczej, bo byłam przecież, jestem jej córką i ona przede wszystkim we mnie upatrywała, widziała kontynuatorkę tych lasowiackich tradycji. Widziała we mnie spadkobierczynię jej dorobku twórczego. Pod jej czujnym, bardzo czujnym okiem uczyłam się robić pierwsze malowanki. Mama nauczyła mnie bardzo wielu rzeczy, ale przede wszystkim miłości i szacunku do ludowej kultury. Do tej kultury, którą tak jak Zygmunt Gloger uważała za pamiątkę po naszych poczciwych ojcach i dziadach. Pamiątkę drogą dla dzieci kochających swoją matkę. Zwyczaje i obyczaje, jak pisze Zygmunt Gloger, wypłynęły z głębokiej myśli ludzkiej, którą rozum prawdziwy nakazuje pielęgnować i rozwijać, a nie przytłumiać i zaniedbywać. Tych słów Glogera mama nie znała, ale jej wrażliwa dusza czuła tak samo i to samo. Dlatego właśnie z takim pietyzmem pielęgnowała i starała się ocalić od zapomnienia wszystkie te znaki przeszłości. Jej twórczość i działalność popularyzatorska przyczyniły się z pewnością do tego, że dzisiaj wciąż możemy się zachwycać lasowiackimi wzorami i na nowo odkrywać piękno ukryte w ich prostocie. Też na wstępie od razu powiem, że strój jak strój, wzory na stroju tutaj za chwileczkę Państwo zobaczycie na podstawie zbiorów, jakie mamy i one w ogromnej, znaczy w zasadzie te, które będę pokazywała, one rzeczywiście pochodzą albo pozyskaliśmy do naszego muzeum, do zbiorów od pani Marii Kozłowej, albo dzięki uprzejmości i hojności pani Doroty Kozłowej. Dlatego też z tego miejsca mogę tylko serdecznie podziękować. Dzięki temu mogę to pokazać, aczkolwiek posłużyłam się jeszcze kilkoma innymi przykładami po to, żeby Państwu przedstawić i wzory, jakie pojawiają się na strojach lasowiackich, a jednocześnie spróbować zastanowić się, czy skłonić Państwa do pewnej refleksji nad symboliką tych wzorów, bo proszę wierzyć, dobór wzornictwa, dobór
dobór rozmaitych wzorów, jakie za chwileczkę pokażę, nie był przypadkowy, do czego zresztą już w poprzednim wystąpieniu pani Dorota Kozłowa nawiązywała. No i proszę państwa, przechodzimy do subregionu mokrzyszowsko-grębowskiego, czyli tarnobrzeskiego. Od razu się usprawiedliwiam, że slajdu ze strojem z Dolnego Nadsania nie załączyłam, ponieważ mam nadzieję i mam wrażenie, że będzie więcej o tym jeszcze mowa, dlatego też chciałam tylko skupić się na tym, co według mnie jest najistotniejsze. Tak wyglądał strój taki XIX-wieczny, jeżeli chodzi o okolice Mokrzyszowa i Grębowa. Tam były rysunki. A tu pokazuję państwu oryginalne eksponaty, które pochodzą z naszych zbiorów. Ta koszula po lewej stronie, haftowana ze specjalnym nadołkiem, to jest koszula, którą mieliśmy honor uzyskać od pani Doroty Kozioł. To jest koszula, w której kiedyś chodziła pani Maria Kozłowa. Tak się ona prezentuje. Jak rozumiem, jest też tutaj na wystawie. Myślę, że wszyscy zainteresowani będą mogli zobaczyć, a uwagę państwa jeszcze chcę zwrócić na fotografię po prawej stronie. To jest fragment haftu, odcięty XIX-wieczny kawałek odciętego płótna z zapaski, która pochodzi ze wsi Jeziórko, więc cały czas obracamy się na tym samym terenie. Specjalnie pokazuję państwu to w tej chwili. Proszę, jeżeli mogę prosić o takie wzrokowe zapamiętanie, ponieważ będę się do tego starała odwoływać. Jeszcze dodatkowo chciałabym pokazać te motywy hafciarskie i po lewej stronie z zapaski pani Kozłowej. Natomiast po prawej proszę wybaczyć, że sięgnęłam do nieco innego regionu, czyli okolic Leżańska, ale zależało mi konkretnie na pokazaniu motywów hafciarskich, takie, które rzeczywiście też występują w okolicach Grębowa, w okolicach Tarnobrzega, ale tutaj na tym rańtuchu, bo to jest haft rańtuchu, jest wyjątkowo wyraźnie widoczny. Chciałam, żebyście państwo mogli zobaczyć, jak wygląda taka czyściutka forma haftu, a jaka i jakie motywy za momencik. Lasowiacy Maria Kozłowa używała do swoich haftów takich ściegów rozmaitych. To jest bardzo istotna informacja. Po lewej stronie jest zresztą jest coś, co mamy także od pani Doroty. To jest ten wzornik wykonany przez Marię Kozłową. Tu przekazała, jakie ściegi były używane najczęściej podczas haftu i jakie takie podstawowe elementy. To jest bardzo ważne, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś o tym będę mogła opowiedzieć, a też i, jak sądzę, napisać. Proszę państwa, jedziemy dalej. Tak z kolei wygląda rekonstrukcja stroju wykonana przez panią Marię Kozłową, którą w latach, na początku lat 70. nasze muzeum, Kolbuszowskie Muzeum, otrzymało od niej w darze. Pani Maria to nie dość, że niestrudzona propagatorka kultury lasowiackiej, jej jedna z najwybitniejszych przedstawicielek, ale też propagatorka tego, co prawdziwe, co lasowiackie, i nawet jeżeli gdzieniegdzie artystycznie dokonała jakiegoś tam przekształcenia konkretnego wzoru, to nigdy nie odbiegała od tego, co prawdziwe i to, co przekazali jej, to, co zachowała w pamięci, co przekazali jej przodkowie. Współpraca naszego muzeum miała miejsce w latach 80. XX stulecia. Wówczas w dziale etnograficznym pracowała pani Irena Godyń i to dzięki jej zaangażowaniu i bardzo dobrych kontaktach z Marią Kozio uzyskaliśmy do zbiorów przeszło 400 prac rękodzielniczych. Oczywiście Maria Kozłowa sukcesywnie wykonywała te prace, niejednokrotnie specjalnie na zamówienie złożone przez muzeum. Też kupowaliśmy samodziały i dostarczaliśmy, żeby mogła nam zrekonstruować stroje.
Niewielki zbiór prac rękodzielniczych pochodzi z przekazu ówczesnego Wojewódzkiego Domu Kultury, więc ten zasób prac jest bardzo, bardzo ogromny i różnorodny, poczynając od prac z zakresu wielkanocnej plastyki obrzędowej czy bożonarodzeniowej plastyki obrzędowej. Mamy grupę wycinane, którym Państwu pokażą wzory lasowiackie, jakże potrzebne i też wykonane na zamówienie naszego muzeum. Posiadamy również całą masę malowanek, tudzież dywanów lasowiackich, również wykonanych, część z nich została wykonana na nasze zamówienie. Ponadto malowanki, akwarele na papierze o tematyce pejzażu, czy martwych natur, czy scen z obrzędowości lasowiackiej, rzeźby, które w formie ptaszków, które możecie też Państwo tutaj na wystawie poświęconą Marii Kozłowej oglądać, ponadto rekonstrukcję strojów, dwóch strojów kobiecych, w tym jeden stroju kobiecy weselny zrekonstruowany oraz mamy strój męski. No, oczywiście szereg przyborów, czyli narzędzi, które sama wykonała, choćby do pisania pisanek czy malowania akwarel. Nasze muzeum posiada kilka pięknych, zachowanych, oryginalnych obiektów, ubiorów ludowych z okolic Tarnobrzega i Grębowa. One są w posiadaniu Muzeum Regionalnego w zasadzie od początku. I tutaj mamy przykład tych oryginałów, które rzeczywiście znalazły się w naszych zbiorach i często dzielimy się nimi z różnymi stowarzyszeniami i osobami, które szukają tego wzornictwa dawnego. Oprócz tych oryginalnych materiałów w 1998 roku nasza placówka wzbogaciła się o pracę Marii Kozłowej z Machowa, twórczyni, która ratowała pamiątki i folklor związany z rodzimymi okolicami. Stało się to dzięki zapobiegliwości księdza Wilhelma Gaja Piotrowskiego, badacza terenów głównie dolnosańskich i inicjatora powstania Stalowowolskiego Muzeum. Do stalowowolskiej kolekcji trafiły głównie wycinanki, obrazy, akwarelki ilustrujące zwyczaje i obrzędy, zrekonstruowane lasowiackie stroje i elementy ubraniowe oraz plastyka obrzędowa, na przykład pisanki, palmy wielkanocne, dekoracje świąteczne do dawnych domostw. Tutaj do naszych zbiorów ten zestaw tych namalowanych wzorów dotyczy naramienników, mankietów i przodu lasowskiej kobiecej koszuli, zapaski również, czepcowej chusty, strojnika do ślubu. A tutaj mamy przykład już wzorów troszeczkę innego typu, też już wcześniej wspomniane, wzory, które pochodzą też z naszych dawnych, oryginalnych strojów. Są to już artystyczne kompozycje według Marii, pomysłu Marii Kozłowej, które powstały według schematów. W centralnej części znajduje się motyw wzoru otoczony ozdobną ramką z ornamentów wici roślinnych i elementów haftów lasowiackich. Jeśli chodzi o nasze zbiory, to mamy imponujący zbiór wycinanek. Piękne, ponad 150 wycinanek trafiło do nas. Można powiedzieć, że ta wycinanka na nowo wybrzmiała w ostatnim czasie poprzez te nasze realizacje poświęcone właśnie tylko i wyłącznie temu materiałowi. Także bardzo się cieszę, że wycinanka Marii Kozłowej dzisiaj rzeczywiście cieszy się dużym zainteresowaniem. Tutaj natomiast chciałam zwrócić uwagę, że w naszych zbiorach znajdują się również elementy dekoracji dawnych domów, wspomniane wcześniej serca, które Panie widziałyście, także znalazły się na ilustracjach, więc Maria Kozłowa nawet ilustrując pewne właśnie inscenizacje, no, przywołując różne elementy tradycji, też dbała o szczegóły i proszę, znajdują się te serca też nawet na naszych
ilustracjach. Tutaj chciałam pokazać Państwu, jak wykorzystywaliśmy, w zasadzie ksiądz Wilhelm Piotrowski wykorzystywał jej pracę. Znalazły się one właśnie malowanki, wycinanki na przykład na kartce świątecznej, która powstała z inicjatywy księdza Wilhelma w 1990 roku. Będziemy mieć jubileuszowe różnego rodzaju wydawnictwa, też z motywami, właśnie zaczerpniętymi z jej spuścizny. No i słynna książka Duchy i demony Wilhelma Gaja Piotrowskiego powstała również opatrzona ciekawymi ilustracjami Marii Kozłowej. Od lat praktycznie pracowaliśmy na tym materiale. Tak jak było wcześniej wstępnie powiedziane, praktycznie tworząc nawet wystawy, wykorzystywaliśmy elementy, które trafiły do nas, a więc nawet girlandy pod obrazami, jak tam widać, pająki. To wszystko zawsze było obecne w naszej pracy, bo Maria Kozłowa rzeczywiście, można powiedzieć, wykonała tak wiele, że mogliśmy korzystać z tego olbrzymiego dorobku jej. Robiliśmy też zajęcia ze wzornictwa, nawet dla osób niepełnosprawnych przygotowaliśmy takie stanowisko, gdzie krajka Marii Kozłowej mogła być dotykana przez osoby niepełnosprawne, niewidzące, więc właśnie ten wypukły materiał, ten haft mogły sobie te osoby dotykać i uczyć się o naszych tutaj haftach regionalnych. No i też wspaniale można było czerpać z tej spuścizny, z tych jej właśnie rysunków, przygotowując różne karty pracy. No był to wspaniały materiał, który właśnie bardzo pomagał nam w realizacji i tworzeniu nowoczesnych wystaw. Właśnie tu Państwo widzicie taką wystawę, która funkcjonowała od 2011 do zeszłego roku, Poczuj sztukę, która była dedykowana właśnie osobom, które chciały się zapoznać ze sztuką ludową Lasowiaków. Skąd te eksponaty wzięły się w naszym muzeum? Otóż w 1962 roku Franciszek Kotula zorganizował obóz naukowo-badawczy w Dzikowie, podczas którego prowadził i inni pracownicy muzeum prowadzili liczne badania terenowe, wywiady. One są oczywiście zdeponowane w naszym archiwum wraz ze zdjęciami, z rysunkami, ale również w trakcie takich badań terenowych pozyskiwane były do muzeum różne eksponaty i właśnie też te stroje ludowe w wielu przypadkach pochodziły z tych badań terenowych, chociaż najstarsze w kartach mają daty pozyskania 1946 rok. Ja ułożyłam je tak kategoriami, a następnie idąc takim kluczem miejscowości i po prostu ja je Państwu tutaj po kolei przedstawię. Koszula z Grębowa numer 319. Widzimy, że no jest bardzo skromnie ozdobiona tym takim haftem archaicznym. Widzimy, że tutaj w zasadzie nie możemy mówić nawet o kołnierzyku, ani nie ma tutaj zdobienia, jeżeli chodzi o przodzik koszuli. Mamy skromnie ozdobiony mankiecik i bardzo efektowny haft zdobiący przyramki, gdzie tutaj na pierwszy rzut oka rzucają się właśnie te ślimacznice. Teraz, jeśli chodzi o zapaski, to powiedziałabym, że albo dzielą się one na takie bardzo skromnie zdobione, albo na już takie bardziej nowoczesne, z bogatym haftem, troszkę już wykraczającym poza to, co widzieliśmy właśnie we wzornictwie Marii Kozłowej, czyli można powiedzieć takie mniej związane z tym regionem, może bardziej inspirowane już jakimiś kontaktami z innymi mikroregionami. To, co mnie bardzo osobiście zainteresowało, to jest motyw haftu ułożonego w takie ząbki. W stroju rzeszowskim bardzo często zapaski były ozdobnie wycinane w takie ząbki i właśnie jeden ząb haftowany był na niebiesko, drugi na czerwono i tak na przemian. Natomiast te
zapaski tutaj nie tyle są wycięte w zęby, co te zęby jakby, można powiedzieć, są tutaj jakby imitowane poprzez właśnie nałożenie tego haftu w taki właśnie kształt podkowy czy półkola. Bardzo ciekawe, najładniejsze w zasadzie hafty znajdują się na chustach czepcowych, które posiadamy w naszych zbiorach. Dwa naroża były zazwyczaj w innym wzorze, a pozostałe dwa, te, które, zwłaszcza to, które było mniej widoczne, ten rożek, był dużo skromniej tutaj zdobiony. Tutaj jest znowu ciekawa sprawa, ponieważ chustka z końca XIX wieku w zasadzie ma też trzy kolory. Jest to nić brązowa, czerwona, ale również i różowa. Ale jeżeli chodzi o pracę Marii Kozłowej, to w naszych zbiorach mamy właśnie cztery elementy ubioru wykonane przez Marię Kozłową. W zasadzie to one zostały przesłane na konkurs Haft Ludowy i Koronka w województwie rzeszowskim. Pani Maria Kozłowa zdobyła wtedy drugą nagrodę. I w naszych zbiorach pozostały te eksponaty dzięki właśnie temu, że pani Maria Kozłowa wzięła udział w tym konkursie. Jest to właśnie, jak widzimy, koszula. Widzimy, że ona już jest troszkę inaczej uszyta, bo nie ma tego, nie jest tak długa, jak te pozyskane w terenie. Mamy zapaskę, chustę czepcową i w zasadzie można powiedzieć taki czepiec, ponieważ jest to już taka chusta uformowana do prostego założenia na głowę. Poza tymi pracami, które zostały nadesłane na konkurs, mamy dwie malowanki na papierze, które, jak widzimy, są datowane na rok 1957 i w karcie miejscowość jest to jeszcze Machów, a nie Baranów Sandomierski, jak to jest w przypadku tych prac pokonkursowych. Będę mówić o klastrze lasowiackim. Przygotowując się do tej prezentacji, musiałam na coś postawić, mówiąc o tych nowoczesnych formach korzystania, czerpania z wzornictwa lasowiackiego, ponieważ naprawdę bardzo dużo na przestrzeni ostatnich lat na tym polu się dzieje. Zważywszy od tego 2011 roku, ile powstaje firm, organizacji odwołujących się czy w swojej nazwie, czy w działalności do dziedzictwa kulturowego lasowiaków, to jest naprawdę ogrom działań. Natomiast przez 3 lata miałam przyjemność, dzięki zaproszeniu pana Marka Gruchoty, dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, pracować przy klastrze lasowiackim, przy tworzeniu się tej inicjatywy. Misja klastra lasowiackiego, czerpiemy z lasowiackiego dziedzictwa kulturowego, by rozwijać gospodarkę regionu. I chciałabym opowiedzieć o firmach, o przedsiębiorstwach, które w swojej działalności czerpią z tego dziedzictwa lasowiackiego i chciałabym, żeby na te inspiracje w biznesie spojrzeć jako na szansę, szansę na walkę ze stagnacją zawodową, szansę na rozwój przedsiębiorczości w regionie i szansę na tworzenie firm utkanych po prostu z marzeń, pasji i zainteresowań, żeby takie spojrzenie też temu przyświecało. Klaster lasowiacki skupia regionalnych przedsiębiorców, instytucje rękodzielników, środowisko naukowe i artystyczne, a także samorządy planujące oprzeć swoją obecną bądź przyszłą działalność na zasobach dziedzictwa kulturowego pozostawionych przez lasowiaków dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej. Pomysłodawca i prezes klastra lasowiackiego, pan Marek Gruchota, podkreśla, że w ostatnich latach dziedzictwo lasowiackie stało się naprawdę mocno wykorzystywane w działaniach kulturalnych przez przedsiębiorców i w działaniach kulturalnych i staje się najważniejszym naszym elementem wspólnotowym na terenach wstrząśniętych tą transformacją ustrojową, tak? Gdy te wszystkie nasze wielkie kolosy jak huta upadły i gdzieś próbujemy znaleźć ten wspólny mianownik i to dziedzictwo lasowiaków ratowane przez tutaj obecne osoby, przez tyle lat zachowywane, dzisiaj jest szansą, myślę, mówię tutaj również o sobie, na tworzenie po prostu dla siebie też rynku pracy. Jak to się stało, jak się zadziało? Myślę, że to jest przedmiotem tutaj badań niektórych specjalistów. Jak to się stało, że jest takie duże ożywienie? Dlaczego po to sięgamy? Te 3 punkty są napisane przeze mnie, ode mnie, zupełnie takie, które przyszły mi do głowy od razu. Ja je po prostu napisałam od razu. To nie jest jakaś pogłębiona analiza czy źródłowe treści, tylko to, co przyszło mi
do głowy po prostu od razu, że dlaczego sięgamy po takie produkty, dlaczego chcemy je kupować, dlaczego chcemy, żeby powstawały i dlaczego sami zaczynamy tworzyć takie przedsiębiorstwa. Pierwszy taki występ był w Tarnobrzegu pod nazwą Czary, Mary i Uroki, ale był warunek: praca w obrzędach i zwyczajach ludowych. Każda jedna, która na scenę wychodziła, musiała coś robić. Mnie przypadło śpiewać kołysanki, co kołysałam swoją 3-letnią córkę Agnieszkę. Dzisiaj ma już prawie 50, a chłopoki to już w ogóle. I każda musiała coś robić. A to prasowalnico prasować na ławie, a to międliły, a to znowu tam groch przebierały. I każda musiała coś robić. Nie było u pani Marii Kozłowej, że stoła i patrzyła, jak to dzisiaj się my pytają, no to co mam robić na scenie? Ja mówię, dobre wrażenie wstyd rodzinie, no chyba tyle. No i tak to się działo. Jeździłyśmy po całej Polsce. Byłyśmy w Ateneum w Warszawie na zaproszenie pani Aleksandry Śląskiej i Świderskiego. I cieszymy się bardzo, ja przynajmniej się cieszę, że to się kultywuje. Także no, zawdzięczam bardzo wiele. Zawdzięczam zespołu. Kocham zespół, kocham ten strój i jakby to powiedzieć, to co umiem, to robię i przekazuję. Staram się jeździć po szkołach, przedszkolach, gdzie tylko chcą, gdzie mnie tylko zapraszają, muzea, wszędzie jestem. Jak to mówią, gdzie mnie nie posieją, tam jak chwost schodzę ze swoją robotą. No i pokazuję, czy dzieciom w szkołach, czy w przedszkolach, jak się robi wycinankę, jak się robi kwiatki. A tam o ksieni między beckama stoi łzeńko z poduszeckama. Stoi łóżeńko z poduszecka ma, na tym łóżeńku corne wyszycie. Nie chce jogdowca, choć w jak samicie, nie chce jogdowca, choć w jak samicie. Wolę jo Jaśka w jednej koszuli, on mnie pokochał, on mnie przytuli. On mnie pokochał, on mnie przytuli. On mnie pokochał, wąsikiem świśnie. On mnie zawoło do się na wiśnie. On mnie zawoło do się na wiśnie. Do mnie dziewczyno, do sadu mego. Narwę ci jabłek do gustu twego. Narwę ci jabłek do gustu twego. Narwę ci jabłek, narwę ci gruszek. Jak będziesz miała pełny fartusek. Jak będziesz miała pełny fartusek. Dla mnie najważniejsze było to, że mogłam obcować z panią Mario. To było najistotniejsze. Z dziedzictwa pozostawianego przez panią Marię Kozłowo czerpię już ponad 30 lat. A zdobyto wiedzę w różnoraki sposób wykorzystywałam i dalej wykorzystuję, bo wprowadzałam regionalizm w szkole, w pracy z zespołami ludowymi, współrealizując różne projekty, publikując w mediach społecznościowych. A tu chciałam pokazać, w jaki sposób wykorzystywaliśmy rekwizyty i ozdoby wykonane przez Marię Kozłowo. To jest zespół i jak Państwo widzicie, serca na ścianie zawieszone to są prace Marii Kozłowej i rózga weselna, to już myśmy same wykonały i strojnik na głowie Panny Młodej, bukieciki oczywiście. Na co dzień to sobie po prostu maluję, czy tam wypalam. Bardzo pożyteczne są te krążki pod gorące naczynia. Kamienie maluję, jak ktoś, dzieci jakieś przyjadą, po prostu zachęcam. I tutaj też się pojawiają wzory lasowiackie, czy wypalam na takich plastrach. Talerze sobie zdobię. Motyw serca lasowiackiego na różnych naszywkach, bo takie naszywki można na torbie na przykład naszyć, czy na koszulkę jakąś. To wykonane przeze mnie. No i tu motywy wzorów lasowiackich jako element zdobniczy, tkanie, wyszywanie, tu można różne wiele rzeczy robić. Chciałam tylko powiedzieć, że moje korzenie sięgają roztocza zachodniego, bo pochodzę z okolic Janowa Lubelskiego, ale ponieważ całe swoje życie dorosłe przeżyłam wśród lasowiaków, więc sercem jestem z lasowiakami i być może dlatego, że w innej kulturze wyrosłam, właśnie widzę, doceniam te charakterystyczne cechy lasowiackie. Najważniejszym
tym naszym wzornikiem są oczywiście stroje lasowiackie. Szanowni Państwo, przygotowaliśmy taką małą wystawę. To jest właśnie z naszej miejscowości od zespołu Cyganianki. Pierwsze stroje, jak już powiedziała Pani Dąbrowska, były w 1997 roku uszyte. Każda z nas haftowała sobie sama. Tych wzorów było naprawdę bardzo dużo. Za zadanie dałyśmy sobie, aby każdy wzór był inny. I tak rzeczywiście było. I one są naprawdę dopracowane i piękne. Bardzo bym prosiła panią Jasię i panią Terenię, żeby pokazały chustę czepcową, którą wyhaftowałyśmy sobie same właśnie już tym innym wzorem. Zapraszam was tutaj, panie, żeby pokazać te nasze chusty czepcowe. Mamy też inne wzory oczywiście i tak jak mówię, nasze stroje, te drugie, na każdym jest już serduszko lasowiackie. Są one już inne niż te pierwsze. Ważne jeszcze jest to, że chcemy to robić, że mamy młode pokolenie, że mamy dzieci i to właśnie jest piękne, że możemy to robić, że możemy kontynuować i tak jak powiedział pan burmistrz, że zapewne tam gdzieś wysoko Franciszek Kotula i pani Maria Kozłowa czuwają nad nami i mówią, zobacz, tam jeszcze coś się dzieje. To, co ja zostawiłam, co zostawiłem, na pewno nie zginie, bo jeszcze tak będzie.